Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No nie ukrywam, że prelekcja tutaj moich kolegów była bardzo, ale to bardzo ciekawa. No i ta poprzeczka wisi wysoko, a w związku z tym, że stoję przed taką publicznością, to troszeczkę się stresuję. Więc, aby te emocje nieco opadły, aby ten poziom stresu zredukować, to powiem Państwu coś o sobie. A generalnie jest tak, że pochodzę z Pomorza. I praktycznie cały okres mojej edukacji aż do studiów kojarzył mi się z kolejami SKM. SKM, czyli szybka kolej miejska. Kolej, która jest bezpieczna, bo jak sięgam pamięci podczas moich podróży, nic negatywnego, nic niebezpiecznego się nie wydarzyło. Kolej, która jest skalowalna, bo po dzień dzisiejszy cały czas się powiększa. I kolej, która jest niezawodna, bo nawet jeżeli były jakieś opóźnienia, to bardzo szybko przyjeżdżała następna kolejka. Ja nazywam się Damian Pazulak i będę miał tą przyjemność poprowadzić dla Państwa prelekcję o trójwarstwowym modelu sieci, oczywiście w nawiązaniu do niezawodnych rozwiązań marki DCN. A w firmie Salomanu piastuję stanowisko produkt Managera i właśnie dbam o to, aby oferta produktowa DCN była uszyta pod Państwa wymagania. To tym nieco przydługawym wstępem. Poziom tego stresu minimalnie, bo minimalnie opadł, ale możemy przejść dalej. A generalnie jest tak, że zauważyliśmy, że we wdrożeniach sieciowych naszych klientów bardzo często występują różne topologie fizyczne, ale jeden element jest taki sam i właśnie jest to trójwarstwowy model sieci. A jeżeli mowa o trójwarstwowym modelu sieci, to bardzo łatwo możemy go przyrównać do pociągu, bo pociąg jest w miarę elastycznym tworem. Jeżeli jest potrzebna szybsza lokomotywa, to po prostu ją wymieniamy. Jeżeli więcej pasażerów decyduje się na przejazd konkretnym, konkretnym pociągiem, to po prostu dokładamy kolejny, kolejny wagon. Każdy, kto zna trasę z Krakowa do Warszawy, bądź z Warszawy do Krakowa w piątek, bądź w niedzielę, to wie o czym mówię, bo tam zawsze były dokładane dodatkowe wagony. Jeżeli mowa o naszym DCN pociągu, to występują w nim oczywiście różne, różne urządzenia końcowe, które znajdują się w przełącznikach. Dlatego też, jeżeli mówimy tutaj o warstwie dostępowej, to, jest, to są takie, takie nasze przedziały, tak? które możemy wymieniać w zależności od choćby ilo ilości slotów, od funkcjonalności, czy też na przykład technologii, taką, którą jest choćby połe. Natomiast przedziały, przedziały, przepraszam, łączymy w składy. A składy to nic innego, jak warstwa agregacyjna. I tutaj jest bardzo podobna historia. Bo oczywiście przełączniki agregacyjne. Również możemy scharakteryzować z uwagi choćby na ilość slotów, czyli interfejsów, czy też funkcjonalności. Aby nasza lokomotywa ruszyła, to oczywiście jest potrzebna właśnie lokomotywa, aby cały skład ruszył. Także tutaj dobieramy odpowiednią lokomotywę z uwagi na moc i praktycznie możemy ruszyć w podróż, bo jest nam potrzebny maszynista, czyli nasz administrator sieci. Jeżeli generalnie mówimy o trójwarstwowym modelu sieci, no bo to jest to twór dość stary, jest implementowany w sieciach od dawien dawna, ale broni się przed upływem czasu tym, że jest właśnie bardzo prosty w implementacji oraz jest uniwersalny. No i oczywiście, co najważniejsze, charakteryzują go trzy bardzo ważne cechy, czyli niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność. A o tej skalowalności opowiem dosłownie teraz. Bo tak jak wspominałem, koleje SKM są skalowalne. Ale nie chodzi tylko o dodawanie kolejnych peronów tudzież przystanków. Chodzi też o zapewnienie optymalnej drogi komunikacji, choćby z autobusami czy pociągami. I takie też wymagania mamy w stosunku do naszych sieci. Nasze sieci cały czas się powiększają, dokładamy kolejne przełączniki i naszym zadaniem jest to, aby w pełni wykorzystać potencjał technologiczny właśnie urządzeń sieciowych. Jeżeli mowa o rozwiązaniach marki DCN, to przede wszystkim nasze przełączniki są w pełni zarządzalne i nie posiadamy też żadnego systemu licencji. Czyli w praktyce porty są odblokowane wszystkie w 100% jeżeli chodzi o przepustowości. Oraz oczywiście, jeżeli mówimy o poszczególnych funkcjonalnościach, to również są dostępne do dyspozycji administratorów sieci. Natomiast wchodząc głębiej w skalowalność. To w praktyce to wygląda tak, że jeżeli sieć się rozrasta, to najzwyczajniej na świecie podmieniamy jakiś kluczowy przełącznik na jakiś nowszy model, który posiada choćby większą ilość interfejsów, bo w końcu fizycznie ta ilość interfejsów się kończy w sieci. Bądź też możemy wykorzystać dane funkcjonalności przełączników, czy też urządzeń sieciowych, aby ta skalowalność wzrosła. I właśnie na konkretnych przykładach będę mówił o tych funkcjonalnościach, aby. Doradzić Państwu odnośnie praktycznych rad przy również projektowaniu sieci. Skalowalność będę omawiał na przykładzie obiektu sportowego, a w tym konkretnym przypadku będzie to stadion piłkarski w Łodzi. Sama struktura stadionu jest taka, że składa się z trzech grup. Grupa trzecia są to narożniki stadionów, grupa pierwsza są to pokoje dla sędziów czy też pokoje VIP, i grupa druga jest to trybuna medialna oraz generalnie. Centra Mediów. Zostając na chwilkę dłużej przy grupie drugiej, bo jest ona charakterystyczna właśnie dla trójwarstwowego modelu sieci. Mamy tutaj, o, o już mamy, warstwę korową, mamy też warstwę agregacyjną, o której wspominałem, no i oczywiście jest warstwa dostępowa. Zatrzymując się przy korze, wykorzystaliśmy tutaj przełączniki rodziny CS6200 ów przełączniki charakteryzują się tym, że posiadają zarówno porty elektryczne, jak i optyczne. Jeżeli zestakujemy takie dwa przełączniki, to mamy do dyspozycji aż 68 portów. Jest to naprawdę solidna baza do projektowania naszej sieci, oczywiście pod kątem skalowalności. Jeżeli chodzi o stakowanie, to również zostało one zastosowane. Już ciężko mi tu się obsługuje ten pilocik. Również jeżeli chodzi o stakowanie, to mamy tutaj na warstwie agregacyjnej. Co to jest stakowanie? Będę o tym mówił w dalszej części prezentacji, a jest to naprawdę niezwykła i bardzo przydatna funkcjonalność. Grupa trzecia oraz grupa pierwsza posiada strukturę nieco bardziej uproszczoną, czyli nie mamy tutaj warstwy agregacyjnej. Dlaczego tak jest? Tak jak Państwu wspominałem, grupa pierwsza. Yy, grupa pierwsza były to pokoje dla sędziów czy też pokoje yy, VIP. Czyli z założenia wiemy, że przepustowość w tych pokojach jest raczej stała. Pewna ilość gości wchodzi i pewna ilość gości wychodzi. Dlatego też zastosowaliśmy tutaj przełączniki, które nie posiadają choćby funkcji stakowania, bo zakładamy, że raczej sieć w tym obszarze nie będzie się powiększała. Jeżeli chodzi o grupę trzecią, są to narożniki stadionów. Z reguły, jeżeli chodzi o narożniki stadionów, to są to oczywiście trybuny, czyli tutaj faktycznie publika, może być coraz coraz większa. Dlatego też mamy tutaj przyłączniki choćby z, z funkcjonalnością stakowania, a funkcjonalność stakowania zwiększa tą wydajność. Co jest też bardzo istotne, bo jeżeli chodzi o stakowanie, to, to raczej większość z Państwa wie, e, czym się charakteryzuje ogólnie rzecz biorąc mechanizm stack, bo pytają, padają takie klasyczne e, pytania na konferencjach i nie tylko, czyli ile memberów może być w staku. Czyli jakie rodziny przełączników możemy stakować. Natomiast jeżeli chodzi o klaster, to tutaj już nie jest tak kolorowo, a właśnie klaster jest również genialna funkcja pod kątem skalowalności i niezawotności. W tym konkretnym przypadku mamy zbudowany klaster w oparciu o dwa kontrolery sieci Wi-Fi. Czym się różni generalnie klaster od staka? Stakowanie to jest nic innego jak łączenie kilku fizycznych urządzeń w jedno logiczne. Natomiast klaster to w dalszym ciągu dwa urządzenia logiczne, ale w wypadku, gdy jedno urządzenie wypadnie, to drugie przyjmuje jego rolę. Czyli mamy tutaj redundancję. Jest to naprawdę genialna, ale to genialna sprawa. Jakie posiadaliśmy wyzwania przy tym wdrożeniu? Przede wszystkim stworzyliśmy koncepcję sieci LAN oraz zaprojektowaliśmy sieć bezprzewodową. Bo generalnie jako marka DCN. Posiadamy w, w portfolio usługę projektowania sieci bezprzewodowych. Niezależnie od tego, czy budynek już istnieje, czy też nie, zaprojektujemy dla Państwa sieć bezprzewodową, pod, uszytą podmiarę, pod Państwa wymagania. Co otrzymał od nas klient? Przede wszystkim właśnie pomogliśmy przy konfiguracji urządzeń oraz zaprojektowaliśmy sieć bezprzewodową. Oprócz tego wysłaliśmy naszych inżynierów w asystę podczas trwania ważnego święta piłkarskiego. Pozwolę sobie przejść teraz dalej, a mianowicie będę mówił o niezawodności. A generalnie, jeżeli chodzi o niezawodność, to zabawa polega na tym, że zawsze musimy mieć plan B, a najlepiej jeszcze C. I teraz dla przykładu. Wypada nam jeden przełącznik, drugi przejmuje jego rolę. Pojawia się legendarna koparka, która zawsze jest w tego typu prezentacjach i przecina nam światłowód, to mamy drugi rynk, który przejmuje jego rogę, rolę, przepraszam, i sieć cały czas funkcjonuje bez zarzutu. Powinno tu stać dwóch prelegentów, jest jeden. Niezawodność zadziałała, bo prezentacja trwa. Wszystkie funkcjonalności, które tutaj wymieniłem, oczywiście wspierają niezawodność. Mamy choćby protokół z Panic Tree, czyli po pierwsze, bronimy się pod, przed pętlami, a w razie jakiejś aworii sieć się odbudowuje. Mamy też tutaj staka, o którym już dzisiaj tyle mówiłem. Stak, generalnie rzecz biorąc, jest to fantastyczna funkcjonalność i obiecuję, że już. Przy następnym wrażeniu opowiem troszeczkę więcej o tym mechanizmie. Mamy też mechanizm RPS, czyli Redundant Power Supply. Jeżeli chodzi o przełączniki sieciowe, ale też urządzenia sieciowe, albo idąc krok do tyłu, chociaż ja nie bardzo gdzie mam ten krok postawić, to możemy się cofnąć i porozmawiać ogólnie o elektronice. A jeżeli chodzi o zawodność w kontekście urządzeń elektronicznych, to najczęściej padają zasilacze. Podobnie jest, jeżeli chodzi o, o generalnie rzecz urządzenia sieciowe. Więc jeżeli chodzi o mechanizm RPS, jest to tyle genialny, że po prostu możemy dołożyć dodatkowy zasilacz. Jeden zasilacz wypada, drugi przyjmuje jego rolę. Proste i genialne. Jeżeli mowa o reszcie tych mechanizmów, to też będę o nich mówił, ale podczas dalszej części prezentacji. Konkretne wdrożenia. Będą to obiekty szpitalne, w zasadzie jeden obiekt szpitalny, bo jeżeli chodzi o realizację szpitalne, tutaj jako marka DCN, no sporo mieliśmy ich w zeszłym roku i w tym roku też. Także można, mogę stanowczo powiedzieć, że jesteśmy w tym mocni. Natomiast w tym konkretnym przypadku będę mówił o szpitalu Ludwika Rydygiera, imienia Ludwika Rydygiera, który znajduje się w Krakowie. A cała struktura jest tutaj tak zbudowana, że, że jest zbudowana właśnie w oparciu o staka. I teraz po pierwsze, wypada nam jedno urządzenie, to coś wspominałem, działa drugie. Czyli mamy ten, ten mechanizm niezawodności. Po drugie skalowalność wzrasta nam bardzo, ale to bardzo, bo właśnie to co wspominałem, stakowanie to nic innego jak łączenie kilku urządzeń w jedno logiczne. I bardzo ważna cecha z punktu widzenia administratora sieci, bo nie zarządzamy już kilkoma urządzeniami, na przykład trzema, dwoma czy czterema, ale jednym logicznym. Mamy tutaj też zastosowany protokół LACP, czyli tak zwana również port grupa bądź lag. Kilka portów fizycznych, łączymy w jeden logiczny kilka linków. No, generalnie rzecz biorąc tworzymy po prostu redundancję. Jeden link nam wypadnie, bo pojawi się koparka, to oczywiście drugi przejmuje jego rolę. I co jest tutaj bardzo istotne, to protokół LACP nie jest tylko pomiędzy przełącznikami, ale również routerem dostawcy, czy też choćby serwerem. Generalnie rzecz biorąc struktura, która została tutaj przedstawiona. W kontekście tego obiektu szpitalnego, jest mocno uproszczona. Bo w gruncie rzeczy, w rzeczywistości oczywiście ta, ta sieć jest większa. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o obiekty szpitalne, to bardzo często sugerujemy naszym klientom przełączniki rodziny S5750 o charakterze dostępowym. Ów przełączniki charakteryzują się tym, że posiadają porty uplinkowe o przepustowości 10G czyli z jednej strony zapewniamy wydajne i mocne połączenie z korem, a z drugiej strony możemy łączyć kolejne przyłączniki dostępowe w kaskadzie. Proszę Państwa, kolejna, kolejna cecha, czyli bezpieczeństwo. Jest to ostatnia cecha, która charakteryzuje trójwarstwowy model sieci, niemniej nie jest waż... niemniej jest tak, przynajmniej tak samo ważna, jak dwie pozostałe. A skoro, że Mamy chwilkę czasu, to opowiem państwu anegdotkę. Cała anegdotka, cała historia działa się półtora roku temu. No, były to czasy, kiedy panował ciężki COVID. 100 zarażeń No niestety już się pojawiło, chyba około 150 podczas trwania właśnie tej, tej historii. Premier zamknął lasy. No, było poważnie, bardzo poważnie. Z kolei my przy ulicy Sikorki w Krakowie jako wspólnota mieszkańców mieliśmy inny problem. Mianowicie w naszej stosunkowo nowej windzie pojawił się nieprzyjemny zapach. Precedens ten był coraz częstszy, coraz częściej występował nieprzyjemny zapach. Jeden z sąsiadów stwierdził, że zauważył, że jak kurier przychodzi z paczkami, to ten zapach nagle się pojawia. Oczywiście ten zarzut był absurdalny i kurierzy nic nie mieli wspólnego z tą historią. Natomiast z drugiej strony, no faktycznie no pracowaliśmy z domu, zamawialiśmy dużo produktów, kurierzy mieli mało czasu. Ale naprawdę, nie idźmy w tę stronę, bo, bo kurierzy tutaj nie mieli z tym nic wspólnego. Natomiast doszliśmy do konsensusu, że musimy się jakoś bronić. I kupiliśmy kamerę. Nie była to prawdziwa kamera, bo była to atrapa. Z odległości pół metra, jaką nakleiliśmy, było widać taśmę dwustronną, natomiast dioda sygnalizująca, która chyba wskazuje na to, że ta kamera działa, przestała świecić po dwóch dniach. Natomiast efekt był taki, że minęło półtora roku, a jeżeli chodzi o ten nieprzyjemny zapach, to nie ma, skończył się. Magicznie zniknął. I bardzo podobnie jest w przypadku naszych sieci. To znaczy, w serwerowie generalnie nie występuje nieprzyjemny zapach, ale bardzo często zapominamy o tych najprostszych mechanizmach, które naprawdę, jeżeli są dobrze skonfigurowane, to bronią naszą sieć i pomagają zwiększyć choćby też wydajność. Shutdown. Genialna sprawa. Po prostu wyłączenie portu. Tutaj kolega Kasper, który, który tutaj siedzi nasz niezawodny, inżynier wsparcia, polecił mi. Abym zaznaczył, że jest to naprawdę bardzo istotne, a czasami po prostu zapominamy przy konfiguracji naszej sieci wyłączyć porty. Wyłączymy port, czyli jeżeli ktoś się fizycznie wepnie, to już nic złego nie zmajstruje. Port Security kolejna naprawdę wspaniała funkcja, a zarazem bardzo prosta w implementacji. Możemy choćby zdefiniować ilość adresów, przepraszam, ilość Maców czy urządzeń końcowych, które łączą się z fizycznym portem. Jeden mak czy też dwa maki. Jeżeli podepnie się host, który nie jest zdefiniowany, również nie będzie mógł się wpiąć do naszych zasobów sieciowych. ACL-ki, tak zwane. Jeżeli ktoś teraz wysłałby mnie na jakiś obóz przetrwania, to na 100% zabrałbym ze sobą scyzoryk. I właśnie takim scyzorykiem sieciowym są nasze ACL-ki, bo możemy tutaj definiować rozmaite scenariusze dostępu właśnie do naszych zasobów sieciowych. DHC Snooping. Przede wszystkim bronimy się przed tym, aby nie podpiął się jakiś niepożądany serwer DHCP, żeby nie zap, zapchał naszej sieci. Ale również możemy choćby powiązać nasz adres Mac z naszym adresem IP, czyli ktoś nie będzie mógł się pod nas z kolei podszywać i podsłuchać ruchu. Private VLAN, czyli w jednym VLAN możemy izolować konkretne urządzenia. Oczywiście mamy też mechanizmy, które wspierają generalnie rzecz biorąc, autoryzację. Dot, X1, Map, Radius, Takas. Chodzi o uwierzytelnianie. Mamy też Captcha w portal. Na temat kapci w portalu nie będę dużo mówił, bo wystarczy wyciągnąć telefon i zalogować do sieci hotelowej. Zobaczycie państwo, co się stanie. Nastąpi przekierowanie, będzie potwierdzenie regulaminu, będzie wygenerowanie maila, czy podanie swojego maila, prawdopodobnie, żeby otrzymać jakiś spam. Tutaj podpowiadam, możemy wygenerować maila godzinnego choćby, wystarczy. Naprawdę jest to świetna sprawa, jeżeli chcemy zdefiniować własną stronę powitalną. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne wdrożenie, to tak jak już Państwu wspominałem, jestem z Pomorza. A właśnie trójmiejska akademicka sieć komputerowa jest mi w szczególności bliska, bo w niej w jednym akademiku byłem. Zdarzyło się też, że trafiłem do biblioteki akademickiej i generalnie rzecz biorąc, oczywiście studiowałem na Pomorzu. Studiów nie ukończyłem. Okazało się, że studia skończyłem o wiele bardziej techniczne, w totalnie innym miejscu, natomiast to jest temat na inną historię. Ale fakt jest taki, że korzystałem z sieci TASK i naocznie ją widziałem. A sieć TASK jest to kilkaset kilometrów światłowodów, jest to wiele węzłów agregacyjnych, są to sieci bezprzewodowe dla klientów czy też dla studentów. Jest to naprawdę ogromna sieć, a tak ogromna sieć musi być przede wszystkim właśnie bezpieczna. Dlatego też administratorzy sieci TASK zastosowali rozmaite mechanizmy obrony. Mamy tutaj choćby. Oj, przepraszam. Znowu. Jest. Mamy tutaj przede wszystkim nasz scyzoryk, o którym już wspominałem. Świetna sprawa, nie będę się powtarzać. Mamy też loopback detection, czyli generalnie walczymy z pętlami w sieci. Storm Control Rate violation. określamy ilość dopuszczonych pakietów bądź otrzymanych w postaci. Oczywiście ramek. Mac address Limited. Naprawdę świetna sprawa, bo określamy ilość adresów Mac, które w danym momencie mogą połączyć się do sieci. Dzięki temu jej nie zapychamy. Wspominałem o port security i to jest między innymi właśnie funkcjonalność ów dużego mechanizmu. Słyszeli kiedyś Państwo o takim pojęciu jak lepki Mac? Raczej nie. Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć, czym jest styki Mac, Zapraszam na stoisko DCN. Opowiem. Genialna funkcjonalność, ale tak jak powiedziałem, zapraszam na nasze stoisko. Jeżeli chodzi o, generalnie rzecz biorąc, strukturę sieci TASK, to jest ona nieco uproszczona. Czyli na slajdzie tutaj nie mamy warstwy dostępowej, a warstwa dostępowa jest to kilkaset naszych urządzeń, które wdrażamy na przełomie lat. Natomiast mamy tutaj warstwę agregacyjną. Jeżeli mówimy o warstwie agregacyjną, czyli o tych o tych węzłach, właśnie, to zaproponowaliśmy tutaj i wykorzystujemy przełączniki rodziny S5750, ale tym razem o charakterze agregacyjnym. Czym charakteryzują się przełączniki agregacyjne? Ano, tym, że posiadają większą ilość portów optycznych, a bardzo często posiadają tylko porty optyczne. Czyli, generalnie rzecz biorąc, możemy ten ruch faktycznie agrować do góry. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o. Mam problemy tutaj z tym. O. Problemy techniczne. Ale jeżeli chodzi o mechanizmy, które e, zostały zastosowane w kontekście redundancji sieci, właśnie w TASK, to mamy tutaj port channel, czyli port grupę. Redundancja w stosunku przełącznik do przełącznika. Mamy też ULPP. Genialna sprawa. Proszę zauważyć redundancja, ale już do dwóch przełączników u góry. I mamy też spanning tree. Znowu redundancja, ale tym razem jeszcze bardziej zdefiniowana, bo występuje tutaj po prostu więcej dróg. Czyli trzy protokoły zastosowane w trzech różnych strukturach sieci, właśnie w zależności od zapotrzebowania. Proszę Państwa, dotychczas mówiłem cały czas o trzech charakterystycznych cechach, które przedstawiają trójwarstwowy model sieci. Natomiast teraz opowiem o cechach, które nawiązują do nas, czyli do marki DCN szkolenia techniczne. Szanujemy państwa czas i państwa klientów, dlatego dzielimy się wiedzą. Chcemy załatwiać problemy na dole, a nie u góry. Testy try and buy. Rozmawiałem choćby na temat tych testów dzisiaj już podczas dosłownie rozpoczęcia, rozpoczęcia tutaj tego świetnego eventu. Jeżeli ktoś po tej prezentacji nie jest zdecydowany co do naszych rozwiązań, to pozostaje jeszcze jedna furtka, ostatnia. Wypożyczenie, sprawdzenie i oczywiście zakup. I osobiście Mój ulubiony punkt. O, to działało. Czyli asysta w doborze sprzętu. Nie boimy się dzwonić do naszych handlowców, bo oni pomogą w doborze sprzętu. Nie boimy się też dzwonić do naszych handlowców, bo oni z kolei zadzwonią do naszych inżynierów i nasi inżynierowie pomogą w doborze odpowiedniej konfiguracji. Na szczęście nie ma trzeciego punktu, czyli dzwonimy do naszych handlowców, żeby oni zadzwonili do naszego PM, bo on w czymś pomoże. Dlatego jest to mój ulubiony punkt. A na sam koniec, jeszcze jedna mała anegdotka, bo zostało minuta 30, a wiem, że ten pociąg już niedługo odjeżdża dalej. Mianowicie w roku 1895 miał precedens. Rozpędzony pociąg wleciał w peron i dosłownie wyleciał. Przebił się na drugą stronę i zawisł. Mądry burmistrz stwierdził, że trzeba to wydarzenie zmonetyzować i pobierał opłatę od każdego uczestnika, który chciał zobaczyć, jak to pociąg genialnie wisi. Jeżeli mowa o skalowalności, jako tako została zachowana, bo wytoczyliśmy now nową drogę. Jeżeli chodzi o niezawodność, w kabinie maszynistów było ich dwóch. Niestety drugi ma maszynista, taki awaryjny można powiedzieć, był zawalony robotą papierkową i zapomniał zaciągnąć hamulca. Ale był jeszcze jeden maszynista, i teraz z kolei będziemy mówić o bezpieczeństwie. Uf maszynista był spóźniony, chciał nadrobić. No Generalnie każdy z nas czasami jedzie i doda troszeczkę gazu, przekroczy tą dozwoloną prędkość. Maszynista zrobił to samo, ale zapomniał, że nie ma tutaj półtora tony, góra, góra dwóch, jeżeli chodzi o masę, ale jest troszeczkę więcej, więc wjechał, zahamował i przejechał. Nie było żadnego bezpieczeństwa w tym aspekcie. Natomiast jeżeli mowa o rozwiązaniach marki DCN, to tak samo jak koleje, tak samo koleje SKM oczywiście, tak samo jak trójwarstwowy model sieci, nasze urządzenia są bezpieczne, niezawodne i skalowalne. Bardzo dziękuję.